Za nami czwarty finał artystycznego festiwalu przedszkolnego. Festiwal zorganizowany przez Dom Kultury w Jeleniu i Przedszkole Miejskie nr 19 odbił się szerokim echem w środowisku. To właśnie w sobotę cała sala teatralna Domu Kultury w Jeleniu była wypełniona widzami. Zasiadły całe rodziny laureatów, które z niecierpliwością czekały na występ. Jak co roku dzieci rywalizowały w 5 kategoriach artystycznych, to jest plastycznej, recytatorskiej, teatralnej, muzycznej i tanecznej. Rozpiętość wiekowa dzieci od 3 do 6 lat. Po zakończeniu dziecięcych występów nastąpiło rozdanie nagród, a były to książki, dyplomy dla dzieci, sprzęt audio dla nagrodzonych przedszkoli i podziękowania dla nauczycieli, którzy przygotowali dzieci do festiwalu. Zapraszamy teraz na skrót filmowy i urywki występów najzdolniejszych przedszkolaków, a już wkrótce pełna relacja z koncertu w telewizji dla Ciebie. Zaczynam dziś od rana pakować walizki. To wcale nie takie łatwe. Kłopot to nie mały. Co wziąć? Proszę Państwa, wakacje, niesłychane przyjemności i atrakcje. Można leżeć pod namiotem i kataru dostać pod. Lipcowi pomysł padł aż do głowy. Żeby miesiącem stać się zimowy. Pada zielony szum, 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 piękny wita nas. Szeptem liści i szelestem traw. Kiedy po burzy zaświeci słońce, tęcza pogody jest znakiem. Popatrz na tęczę, ile w niej kolorów i jakie. Poszukaj tej wróżki, co mieszka w Dąbrowie i kiedy ją wasz, zawsze ci odpowie. Lipcowi pomysł spadł z do głowy, żeby sądzem stać się zimowym, żeby na plaży zamiast koczyków biały bałwanku staje bez liku. Biega lato po lesie, biega lato po łące, tańczy z wiatrem na pola, wącha kwiaty pachnące, kąpie się z nami w morzu. Pod gorącym lipcowym błękitem stoi żyto dojrzałe i syte. Mała Kasia wśród kłosów ukryta nic nie widzi, prócz nieba i żyta. W Wiśle są wąsaty, znakomity matematyk.
krzyczał więc na całe skrzele: do mnie, młodzi przyjaciele, w dni powszednie i w niedzielę, na życzenie mnoże dziele. Odejmuje i dodaje, i pomyłek nie uznaje.